Pokój i dobro, kochani. To jest dodatkowy odcinek. Bardzo szczególny odcinek, wypływający z głębi mojego franciszkańskiego serca. Dlatego, że na kanale Piotr Kleszcz 2 jest to odcinek o numerze 1000. A więc Pan Bóg pozwolił mi być uczestnikiem swojej chwały, posługując się moją niegodną osobą, po to, żeby pokazać, jak jest wielki. Ludzie z różnych rzeczywistości czerpią swoją radość. Nawrócenie to taki proces. Niektórzy mówią, że musi być takie mocne uderzenie. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, przychodzi do Jezusa kobieta kananejska, która gotowa jest wszystko zrobić dla swojego dziecka, tak jak pewnie każda matka. I rozpoczyna jak gdyby nowe życie, stał się nowym stworzeniem. Był człowiekiem, który oddany był całkowicie Panu Bogu. I pewna kobieta tak bardzo jest zachwycona Panem Jezusem, że nie wytrzymuje i krzyczy. Bartymeusz był niewidomym żebrakiem. Był całkowicie zależny od innych ludzi. Znał Jezusa tylko ze słyszenia. Ludzie opowiadali mu o swoim osobistym doświadczeniu spotkania z Jezusem. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Prorocy stawiali wysokie wymagania i dlatego byli niewygodni. Dzisiaj w Ewangelii jeden z uczniów prosi Pana Jezusa: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Granica często jest w nas, ponieważ my dopuszczamy do siebie dobro i zło. I często ta granica dobra i zła i ta walka pomiędzy dobrem a złem dzieje się w nas. Jednak Jezus mówi, Królestwo Boże to nie jest związane z jakimś miejscem. Nie powiedzą o to tu jest albo tam, ale Królestwo Boże jest pośród Was. W naszym życiu również jest tak, że drogi nie zawsze są proste, czasem nie zawsze są gładkie, często zdarza się, że są wyboiste. Natomiast Pan Jezus był tym, który litował się nad ludźmi. On szedł i uzdrawiał. Widział wszystkie ich bolączki, wszystkie ich problemy. Zawsze, kochani, wzorem dla nas jest Pan Jezus, który poprzez swoje świadectwo, poprzez to, że spełniał wolę Ojca aż do końca, jest dla nas świadkiem takiego życia konsekwentnego każdego dnia. Albo na przykład wstydzi się, że jest chrześcijaninem i nie chce przyznać się do swoich przekonań, tego, co ma tam głęboko w serduchu. Bardzo ważna uwaga, że Pan Jezus nikogo nie przekreśla. To nie jest tak, że kiedy łatkę już komuś przypniemy, to ta łatka już musi do końca życia przygnąć do człowieka i już nie ma możliwości, żeby się z tego wyzwolić. Ryzykujemy tym, że jeżeli wyjdziemy i staniemy po stronie tego człowieka trędowatego, możemy również być traktowani jako trędowaci. Możemy stracić w oczach grupy. Przez całą drogę Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów na prawdę o krzyżu. Ale zrozumieją to dopiero wtedy, kiedy Jezus zmartwychwstanie. Dlatego z ogromną pokorą powinniśmy podchodzić do naszego życia i zawsze oddawać Panu Bogu, który wie wszystko, od którego wszystko zależy. Oddawać Mu nasze wysiłki, nasze plany. W dzisiejszym rozważaniu słowo klucz to będzie szukanie. Szukanie Jezusa. Jezus mówi, zapewne szukacie mnie nie dlatego, że chcecie słuchać Słowa Bożego, że jesteście głodni Słowa Bożego, ale szukacie mnie dlatego, że jesteście głodni tego chleba, który ostatnio dla Was rozmnożyłem. Nie traktowali Pana Boga jak koncertu życzeń, albo na przykład jak takiego automatu, do którego wrzucamy jakiś żeton i wyskakuje nam wymagany produkt. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. To jest właśnie sedno sprawy. Jeżeli my nie będziemy podłączeni pod Pana Jezusa, jeżeli nie będziemy czerpać siły właśnie z Niego, to nie będziemy owocować, nie będziemy świecić, nie będziemy ludźmi, którzy wykorzystują w sposób stuprocentowy swoje życie. Więc bez Jezusa nic nie możemy uczynić. Jezus dzisiaj chce wyjaśnić, jak to jest właściwie z tą karą Bożą. Jezus sprzeciwia się powszechnej opinii, jemu współczesnych, że jeśli spotykają człowieka jakieś nieszczęścia, to pewnie musiał być wielkim grzesznikiem. Słowo Boże jest na tyle skuteczne, na tyle przenikliwe, że będziemy przed Panem Bogiem się rozliczać z każdego Słowa Bożego, które usłyszeliśmy i które wypełniliśmy lub też nie. Stanął przed krzyżem, który jest tutaj w naszej świątyni Matki Bożej Anielskiej, tam na końcu. Stanął przed takim właśnie krzyżem, był w silnej depresji i pytał: Panie, co mam czynić? I usłyszał głos: Franciszku, odbuduj mój kościół.
Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.